Hej, hej, siemanko, witam w Hearthstone'ie na moim kanale pierwszy raz. Słuchajcie, nigdy nie byłem przekonany do... Znaczy, wcześniej nie byłem przekonany do Hearthstone'a, z tego względu, że wolałem Duel of Champions, ale ostatnio się przekonałem i zacząłem grać. To już wam gdzieś tam wspominałem. Nie jestem jakimś pro-elo-elo-koksem, tylko no, to możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że z waszą pomocą stanę się troszeczkę lepszy. Piszcie w komentarzach, co będę robił źle. A jak widzicie, mam 15 zwycięstw, 5 zwycięstw na arenie. Dwa razy podszedłem, było 3 wygrane i 2 wygrane, tak jakoś. Nie będziemy grać dzisiaj areny, bo pewnie się zastanawiacie, co będziemy dzisiaj grali. Nie będziemy grać areny z tego względu, że nie wiem jeszcze, jak dokładnie komponować, dobierać karty na arenę. Musiałbym jeszcze trochę poczytać, posłuchać tam jakichś materiałów Matiego i tak dalej, czy z nim porozmawiać. No albo dajcie też mi znać w komentarzach, co polecacie, na przykład jakieś konkretne rady dla początkujących. Okej. Bo pewnie większość z was, która gra, jest w stanie mnie pobić i jest ode mnie lepsza, no bo ja dopiero co zacząłem, mówię. Ostatnio szukałem jakiejś takiej gry, która mogłaby rozładować, wiecie, stres i tak dalej. Taką krótką, szybką gierkę. I to właśnie takie potyczki w Hearthstone'ie tutaj się sprawdzają. Okej, polecimy sobie na pojedynek, jak już wspomniałem, nie arena. Nie składałem jeszcze z żadnej ze swoich talii, bo też nie wiem, jak do końca to robić. Będę musiał kiedyś przysiąść, ale na razie nie mam tyle czasu, żeby sprawdzić i dobrać wszystkie karty tak, żeby się ze sobą komponowały. Dzisiaj sobie zrobimy daily, przynajmniej mam taką nadzieję. Weźmiemy sobie szamanem, zagramy, bo nie mamy kart podstawowych wszystkich, też trochę poekspimy go. I znajdziemy sobie przeciwnika. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać i zdobyć te 40 golda. Dzisiaj raz mi się udało tym szamanem wygrać, raz przegrać i mam nadzieję, że zobaczymy, jak teraz. No. Nie będę mówił, jaką mam nadzieję. No i? Tral kontra tral. No nie, to jest Dovahkiin. Jak to jest Dovahkiin, to ja nic nie wygram. Boże, jakie karty na start. Naprawdę, takie karty na start. To jest przykre. I on ma rewersy, więc on grał jakieś rankedy. Ja w ogóle rankedów nawet nie grałem. Więc już jestem na straconej pozycji. Czy to dobiera... Kuźwa, jakie karty. Czy to dobiera... według mojego poziomu tego gracza, czy nie bardzo? No jak widzę, to on już tutaj, kurde, mi rzuca jakimiś dziwnymi rzeczami. Zobaczcie, jaki ma rewers. To jest za... Witaj. No, witaj, ale... Witaj. Ale... Ja nic mu nie zrobię, nic mu nie rzucę, no Boże, co za... Lameriada. No nie, nic nie mogę rzucić, no kurde, mógłbym rzucić niby ten topór, ale co mi to da? On na razie nie atakuje, więc jest okej. Okay. I tak trzeba go zniszczyć. Nie może stać się celem. Baśniowy smok. Ej, no... Przyznajcie mi rację, że trafiam na jakieś gunwa, za przeproszeniem, jeżeli chodzi o karty na sam początek. Przecież ja tego nie wykorzystam, bo nie mam jak! Co to ma być? Co to ma być, ja się pytam? Jeszcze tego nie mogę zamrozić. Super. No tego nie mogę zaatakować tym zamrożeniem, bo on nie może być celem ataku zaklęć, no w ogóle zaklęć. Ogólnie. Kurde. Będzie lipa. Już to widzę, że będzie lipa. A miało być tak pięknie. Co to jest? Czy ktoś mi powie, co to jest? Wulkaniczny furiat. Za 5 ataku? Naprawdę? Już 3 mi bije po plerach. O, tak. Super. I teraz trzeba było się zastanowić, jak to rozegrać. Aha, ja tego zaatakować nie mogę, bo najpierw muszę tego zniszczyć. Fantastycznie! Fantastycznie! Mamy 3. A ja bym potrzebował... 4? Nie potrzebowałbym 4. Ja potrzebuję tego zniszczyć, bo inaczej jestem w konkretnych tarapatach. Co powiesz na to?! No ale tego trzeba zniszczyć, bo inaczej 5 będziemy mieć nieźle kuflera. Okej. Gotowe. No tutaj 3... Lipa, no on będzie mnie atakował dalej, bo inaczej bym go zniszczył, a w tym momencie nie ma na stole nic, co by mogło zadawać jakiekolwiek obrażenia, nie?
Bagienny raptor, fantastycznie. I totem, pewnie z prowokacją, nie? Ze zwiększoną... ze zwiększonymi obrażeniami od zaklęć plus jeden. No tak myślałem, że będzie atakował. Szarża, dobra. Jest, wreszcie. Czy mogę wystawić tego? Teraz tak. No nie zostaje nam nic innego, jak atakować tego. Okej. No, trzeba tutaj trochę poczyścić na tym stole, bo tak nie może być. On ma jeszcze 4 karty na ręce. No ja mam trochę więcej, ale wszystkie wysokie. Karcze w górę! O! Fuck! Naprawdę? No to nie jest stali podstawowej, to już widzę, nie? Także to jest talia, którą sobie ten szaman jakoś sam zrobił. Sam się wyczyścił w sumie. Sam się wyczyścił. Możemy rzucić za 5. Chyba, że zrobimy tak. Mamy 4. Dobra, już widzę, jak zrobimy. Dwa. Prowadźcie mnie żywioł. Zróbmy tak. Wal i leci! Okej. Gotowe. Jak nie sprzątnie nam większej ilości tutaj tych, to później możemy wystawić tego i ten dozyskuje za każdego przyjaznego stronnika na pole bitwy. O, a właśnie. Jak nie wyrzucić. Dobre zagranie. Okej, no ale tego trzeba było jakoś zniszczyć. Jak tego wykorzystam za 3, to będę miał 3 mi zostanie. Trzeba chronić jakoś tego na bank. Ale zaraz, tutaj mamy za 6, to możemy zagrać. Myślę. I wbijamy. Dobra. No zaraz pewnie zrobię jakiegoś swipe'a czy coś, bo tak być nie może pewnie. Już się trochę gorączkuje, że... Ale wystarczy jedno zaklęcie, które mogłoby nam tu sprzątnąć. Patrzcie, tutaj jest świnia za 1. Oho, tego zniszczy. Zobaczycie. Nie? Atakuje mnie od razu? No to ciekawe, zaraz. 1, 2, 3... mamy tak. 2, 4, 6, 8... 9. 9... 9 i 6. No to 15 obrażeń możemy tutaj zadać. 15 obrażeń możemy zadać. A zróbmy tak. Mroczne wilki są gotowe. O kurde, mogłem najpierw dać totem, a dopiero później tego. Oj. Średnio zrobiłem. Średnio zrobiłem z tego względu, że najpierw mogłem dać totem, a dopiero później tego gościa, bo ten by miał wtedy o jeden więcej. A, mój błąd. Ale liczyłem czystą furią wichru i już go załatwię. Ale na razie nie, no dobra, ma 9 życia, więc jeżeli nie ma żadnej karty typu zniszcz wrogiego stolnika i tyle. Zagranie. Czyżby nie miał już nic, co bym mógł rzucić? No jeszcze ma za 2. Nie ma nic. Więc jesteśmy na wygranej pozycji. Fajnie. Schowaj się za mnie! No! Ładnie. Pyk. Zwycięstwo. Jedna wygrana, tutaj nam się kolejna wygrana. Znaczy, jeżeli wygramy 3 razy, to zyskamy 10 golda. Także fajnie. No i super. Daily Quest, 40 golda. I dodatkowo karty podstawowe. Daj swoim totemom plus 2 do zdrowia. O, ciekawe.
No i to by było chyba na tyle, bo nie wiem, ile zajmie kolejna rozgrywka, a nie chcę przedłużać, także jeżeli wam się podoba Hearthstone, u mnie byście chcieli więcej Hearthstone'a u mnie na kanale, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapę w górę i napiszcie komentarz, a my widzimy się następnym razem, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!